Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie, Hanta z tej strony i kolejny odcineczek z czystego nieba przed wami. No i słuchajcie, jakie tu kurde kopara, nie widziałem jej wcześniej. Zaszliśmy, słuchajcie, a gdzieś ta mapa jest? Tutaj. Tak jak właśnie się domyślałem, ta droga z Limańska poprowadziła nas tak jakby od tyłu tej lokacji, co jest trochę takie dla nas może nielogiczne, natomiast stąd będziemy szukać już przejścia w kierunku kopalni, przepraszam. Oglądałem przed chwilą kanał inny na YouTubie i gość też po kopalniach chodzi, no nieważne. W każdym razie do elektrowni, nie kopalni, dokładnie. Lokacja wygląda dosyć krótką. W porównaniu do Limańska to będzie spacerek. W ogóle jak to nagrywam? O mój Boże, teraz widzę moją kamizelkę w opłakanym stanie. Czy ja jestem w stanie to jeszcze jakoś naprawić? Kurczę. Wiem, że u tego leśnego dziadka się dało, ale tutaj, kurde, może być ciężko. No dobra, tylko tak, kwestia jeszcze tak, nagrywam to, jest akurat 6 lutego. Dzisiaj ma wyjść DLC do Atomic Heart, drugie DLC do Atomic Heart, które kontynuuje fabułę, ale nie wiem, z którego miejsca. Natomiast tam będziemy w Limbo, czyli tej takiej baśniowej, magicznej krainie, do której raz na jakiś czas nasz bohater trafiał. Natomiast no, jeszcze nie jest dodatek dostępny, nie? Znaczy jakby zrzucam to na to, że jest pierwsza w nocy i to pewnie będzie dzisiaj, ale gdzieś tam później, więc w najbliższych dniach pokaże się też również drugie DLC do Atomic Heart, oraz będziemy kończyć czyste niebo, bo ja się spróbuję wrócić, zobaczyć czy w Limańsku jeszcze w stanie jestem naprawić tą moją zbroję, bo no, mocno dałoby nam po dupie jeden monolit, nie? No dobrze, na szczęście udało mi się wczytać, słuchajcie, po quicksave'ie, pamiętacie tam, gdzie zapisywaliśmy przy tej skrzynce, której nie mogłem znaleźć u góry elektrycznej? No więc jest tutaj ziomeczek, możemy u niego się spróbować naprawić. 6000, no nie jest to aż takie drogie. Wiecie co? Siebie. Trochę kurde, nie bardzo rozumiem, za bardzo przez całą grę nie zdobywałem w jakiś sposób... Obudź się. No! Jeszcze będzie na mnie krzyczał gnojek. Nie zdobywaliśmy, słuchajcie, artefaktów. Gdzieś tam niby były, ale ja ich nie mogłem jakoś znaleźć. A chociaż też mi się wydaje, że jakoś tych artefaktów też w czystym niebie też, nie wiem, czy przegapiałem, nie przegapiałem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale jakoś wydawało mi się, że było więcej, więc więcej byłem w stanie zdobyć, a tutaj w większości były gdzieś poukrywane tak w takich anomaliach, z którymi nie bardzo mogłem sobie poradzić, ale to już w tym momencie już nieistotne. No dobra, słuchajcie, ta kopara nam tutaj blokuje to jakby teoretycznie przejście na drugą stronę i ten wykop, także już nie ma powrotu, moi drodzy, z tego miejsca. Zresztą mamy tutaj autosave szpitalny. No i lećmy. O kurde, proszę, jaki ładny. Pomocy, jesteśmy przygwożdżeni w wyjściu. Okej, kto to mówił w ogóle? Czyste niebo, okej. Przy wejściu są przygwożdżeni. Okej. Ciekawe, tylko fasada się ostała, a reszta to są tunele? Dziwnie się to wszystko pozapadało. Ktoś tu przesadza z CKM-em. Dobra. Zrobię sobie już tutaj szybki zapisik. Aha, faktycznie jest CKM. Bogu dzięki, ktoś się odezwał. Słuchaj, po drugiej stronie korytarza jest snajper i strzelamy. Nie możemy się ruszyć. Spróbuję go załatwić. Okej, ktoś próbuje. No dobra. Najpierw myślę, że łatwiej będzie nam snajpera załatwić, który jest tutaj. Widzicie też, że jak się położę, to w teorii są bardziej celne strzały, ale. Kradnie się do snajpera, no dobra. Patrzę, że nie mogę go w ogóle dosięgnąć. No trudno. Dobra, ruszaj, powiedzieli. No to gdzie mam ruszać? Gdzie myślałem, że gdzieś tu. A nie, czekaj, się, drzwi zamknięte. A, to niby gdzie mam ruszać, przepraszam bardzo. Może tam. Okej, na razie czekamy, bo CKM napierdziela. Dobra, szybciutko. Tam jest jeszcze jakiś ziomeczek. O, proszę bardzo, kto by się spodziewał? Kurde, za lampą się ustawił. A, i tu jest następny!
Czyli to nie jest takie hop-siup, jest ich tutaj więcej znacznie. Okej, ci padli. Ależ tu jasno. Dobra, dobra. Na mój rozkaz. Ruszaj. Ja nie wiem, czy przez tą wodę mogę. O jest, powalnia mnie. Świetnie, powie tak dalej. O Jezu, jak tu jasno. Jesus. Nic. Jaka ta lampa jest jasna, o co tu chodzi? Ależ wali po oczach. Dobra, to byli te ziomeczki wcześniej. Myślę, że sobie tu możemy śmiało zmienić troszkę broń. A może nawet byśmy sobie tak ziugnęli granatnikiem? Nie wiem, czy im coś zrobiłem. Wydaje się, że nie. Jest tam jeszcze jeden. Dobra, padł wszyscy chyba. Dobra, na tym korytarzu wszyscy załatwieni. A, to są... Słuchajcie, drzwi. Za tymi drzwiami są moi ziomkowie, ale są zamknięte z obu stron. Dobra, czy ja nie mogę spróbować już zdjąć tego snajpera? Mam chyba trochę lepsze podejście. Po sprawie, po gościu. W sensie on już był nieco uszkodzony wcześniej po prostu. Przeze mnie. Ja sobie chleb, kurwa, żrem z podłogi. A mnie tu napierniczają. Mielonką się dopchnę, dobra. Lecimy, słuchajcie. Tak. A, musiał się zacząć, oczywiście. Co jest z tą bronią, że ona się non-stop zacina? Porąbane, ale wiecie, mam strasznie dużo amunicji do tego. Dalej tam gdzie stoi. Okej. Czy już następnie nie będą wychodzić? Spróbujmy się podleczyć troszkę chlebkami i szyneczką. No i bandaż. Wiecie, ja głównie właśnie pod te bandaże i apteczki to wszystko przeszukuję. A są już następne ziomeczki po drugiej stronie, oczywiście. I co z tego, że się podleczyłem i tak trzeba apteczkę wziąć? Kurde z tym zacinaniem się. Przeładuj. Okej, i tu jeszcze jeden gdzieś widziałem był. O! Chyba podszedł bliżej. Dobra, jeszcze raz. No powiem wam, podoba mi się ta lokacja, bardzo fajnie jest wymyślona. O, świetnie, apteczka. Weźmy ten. A, zdejmę amunicję zaraz z tego wszystkiego. Ten jak dupsko wystawił. No, dawaj granata. Aj, możemy sobie na szybko. Rozładuj, wyrzuć, wyrzuć, rozładuj, wyrzuć. Vites. Okej, okay. Proponuję szybki zapis. Świetnie, snajper załatwiony. Droga wolna. Co, ja wiem, że snajper za to. Aż kurde. Ruszaj. A dupa tam nie ruszaj, kurde. Atakują mnie. To moi są, okej. Okay. Uciekł niestety gdzieś na bok. Uciekł czy padł tak na bok? To jest dobre pytanie. Czy tam się coś rusza? Nie, to jest jakiś błąd tekstury. Świetnie, teraz jesteśmy na tyle mocni, że możemy się bronić. Słuchajcie, musimy zająć ścieżki prowadzące do kordonu.
Jeśli nam się uda, teraz bandytom nie będzie tak łatwo dostać się do portonu. Ale to jeszcze nie ma. Ej, oni coś tam dalej pierdzili o tym Gordonie. To jest już trochę irytujące, że no to słyszę. I przeszkadza w tym, bo ja tak do końca teraz nie wiem, co i jak, nie? Nie wiem, do kogo oni strzelają teraz. Kto do kogo strzela? O co chodzi? Nie wiem gdzie, ale wydaje się, że muszę przejść tutaj jakoś do przodu, ale nie bardzo jest jak. Nie wiem, czy te drzwi można wysadzić na przykład? No to wyglądają dosyć na liche. No, ale niestety nie bardzo. Tam się poruszają, ale to są moi... Aha, oni tu otworzyli nagle przejście. Jestem głupi, zapomniałem o tym KM-ie, że on jednak do góry też pewnie może strzelać. KM załatwiony, droga wolna. O, KM załatwiony, teraz już mogę przejść, fajnie. I pauza mi z jakimś powodem. Jak się bardzo byśmy skupili, to byśmy w stanie byli go tutaj zdjąć. A nawet, że coś tam zrobiłem. KZ tak tu już po prostu stoi. A ten KM nie jest po prostu podniżej nas. Aha, do tych strzelali, bo się tak zastanawiałem, jak byłem po tamtej stronie, nie? O, kurde, następni. No ciekawe, ciekawe. Myślałem, że tam granat mu wrzucą do tego KM i z tej tyle, nie? Chyba nie dorzuciłem. No, ale chyba jest okej. Okay. No i co, załatwiliście ten KM, czy nie? O, przepuszczalnie wystarczyło im tu granat zrzucić, co zapewne już zrobili? O, Lipka to wie. No dobra. Albo ja go sam załatwiłem? Nie jestem pewien, bo tak widziałem, że tak zaczął trochę padać. Jak ja tam do niego zacząłem szczylać. Dobra, nieistotne. Tutaj widzę kolejne gdzieś skrytki są, ale nie wiem, no to pewnie trzeba by albo na dół zajść, albo coś. Przejście tak naprawdę mamy tędy. A, okej, okay, dalsza część szpitala, no oczywiście. Jak można się domyślić, będzie tu więcej, większa ilość wrogów po prostu. A, cudownie. Are you fucking serious? I stąd wychodzą i stamtąd. No co jest? No dobra, podejście do korytarza numer 2. Zastanawiam się, gdzie mam się schować, bo tak zarówno stamtąd, jak i stamtąd wyjdą mi goście. No chyba, że... Idziemy im naprzeciw, czego się nie spodziewają. I... Będzie spoko. Helikopter słyszę. O, szlak. A skąd żeś przyszedł z góry? A, mój granat mnie chyba zarąbał właśnie. No tak, skąd przyszedł z góry? Przecież oni tam byli. Ale no, myślę, że i tak ten korytarz jest chyba bardziej bezpiecznym miejscem. Czekamy ewentualnie tu, a stąd ich będziemy widzieć. Czekamy, aż przylezą. O, właśnie. Dobre miejsce. No i w sumie ten nie wiem, co to za karabin, ale... Ale się chyba sprawdza. Thunder S-14. Jeden jest nade mną zaraz. Co to jest? Atak rozpoczyna. Przejem to wojsko. O mój Boże. Że szlak. No, co jest? Ja już nie mam apteczek ani nic? What the fuck? No, oczywiście. Ej, no. Okej. Okay. Co to jest? No. To jest jakby wszystko w lustrze
No sun chyba? Brak słońca? What the fuck? Znaczy, to jakby wpadł mi bohater pod tekstury, a tu jest w ogóle jakiś taki boks, widzę. Żeby słońce... Aha, okej, okay, może to jest taki bloker, żeby nie przepuszczał ewentualnego światła, wiecie, spod mapy do jakichś niedociągnięć tutaj, tak żeby było ciemno. Ale no to jest, nie jest coś, czego bym się spodziewał. Trochę dupa, bo jestem znowu zostawiony sam sobie. Z jakiegoś powodu nie mam w ogóle apteczek. Wszystko zużyłem w tych strzelaninach i ja pierdzielę. Co tu zrobić tak naprawdę? No nie, spróbujmy. Au, no właśnie. Po plecach mi już napierdzielają. To jak mam tutaj przeżyć? Okej, tam z naprzeciwka już widzę następny. Tu nie wiem. Helikopter, że mnie widzi, to jest całkiem ciekawa sprawa. O, żeż ty. Jak mam tu przeżyć bez apteczek? Dobra, przynajmniej ich widzę. Nie bardzo więcej ja mam z helikopterem zrobić. Ja mam do helikoptera strzelać? Obrywa, więc to jest dobra wiadomość. Oh shit, przeładuj. Dobra, zdążyłem. Nie wiem jak, ale zdążyłem. To nie jest dobre miejsce do siedzenia tutaj. Dobra, przejdźmy tak. Ale nikt nie wychodzi, może ma coś. Kurde, nie ma nic przy sobie. W ogóle, czy to są wojskowi? Czy to jest... To jest monolit, ale monolit chyba jest powiązany jakoś z wojskiem. Tak mi się wydaje, ten miał apteczkę, świetnie. Stąd już nie idą. Mam jakiegoś gnojka. Ale to może zmienił sobie. No właśnie tak. Dobra, jest. Dobra, padł. Gdzieś tu helikopter po mnie strzela. Czyli tu mnie widzą gnoje. No nie za wiele chyba zrobię. Jak mnie tak widzą. Ciężko stwierdzić, ilu jest moich, nie? Widzę cztery zielone kropki obok siebie, co by znaczyło, że jest czterech moich i czterech wrogów. Okej, widzę już, gdzie helikopter. Mniej więcej tam. Dobra. Dobrze, że się tak wystawił. Więcej ich nie ma. Weźmiemy to. Dobra, bandażyk. Zjedzmy na razie żarełko. Może szybki zapis. I zmienimy na razie broń na tą. Ta ma jednak większą siłę rażenia. Okej, nawet że coś robię temu helikopterowi. Zastanawiam się, czy to nie będzie bardziej precyzyjne, że to o. Spróbujmy sobie zrobić głębszy przykuc. A i się będzie zacinać gnojek teraz, co? Ja pierdzielę, no chciałem mieć, wiecie, bardziej celną broń, ale ona jest coś tu ewidentnie, z nią jest coś nie tak. Co chwilę się zacina, co chwilę przeładuj. No, co jeden nabój, dobra. Nie wiem dlaczego, czy ona jest tak bardzo... No w stanie nie jest wcale złym. Nie mam pojęcia czemu tak to reaguje. Ewentualnie spróbujmy... Okej, dobra. Już się troszkę pali. Powolutku i niestety... Używam w miarę celną amunicję, ale... Co zrobisz? Za chwilę padnie. Ewentualnie. Może faktycznie. A czekajcie, do pistoletu mam sporo amunicji. Ciekaw jestem, czy pistolet będzie wystarczający.
Nie, chyba nawet nie dolatują te pociski. Natomiast tu ewidentnie całkiem sporo ściągam z tego helikoptera. Teraz się to zorientował, że dostali, no okej. No chyba im się troszeczkę spadło. Dobrze, mam nadzieję, że teraz już mi tu nic nie wyjdzie. Nie wiem, może tą wezmę, chociaż nie, to jest do czego innego broń. O nie! Już po mnie idą! Aaaa! Pomocy! Się człowiek nawet nie zdążył zorientować i... po fajrancie, co? Dobra, tam następny był w drzwiach. I znowu mamy więcej ludzi niż było na mapie wcześniej. 10, dwóch załatwiłem. Au! Ta cholerna lampa! Oż kurde. No, rzuciłem, ale on właśnie wlazł do góry. Chociaż nie wiem, może go zabiję. Zniszczyłem tą lampę. To jest dobra wiadomość. Okej, trochę muzyka ustała. Ja niestety nie mam za bardzo... Mam jedną apteczkę. Zero żarcia. Nie wiem, tu jest. Jak się za kupą gruzu ukrył. Dobra, ostatnia apteczka niestety. Ale może od nich coś wyciągnę. No nie jest dobrze. Nawet bym powiedział, jest całkiem źle. Za chwilę zginę, po prostu się wykrwawię. Albo dostanę w łeb. No dobra, okazało się, że jestem bardzo spostrzegawczą osobą. Nie zauważyłem, że nie przełączyłem odpowiednio sobie OBS-a. O, świetny granat jeszcze pod nogi. Ale już wiem, że muszę troszeczkę bardziej agresywnie tutaj próbować do nich wychodzić, bo nie dadzą mi spokoju, wiecie, zawieszę się w tym jednym korytarzu i to będzie mój koniec. O właśnie. Już jest czyściej troszkę. No nie mam wyjścia, jak po prostu, wiecie, zagrać agresywniej i przeszukiwać tych gości. W poszukiwaniu jakichś apteczek i tak dalej. Uuu. Ta jest fajna, szkoda tylko, że to nawet chyba tamuje krwawienie, szkoda tylko, że jedna i nic więcej. Chyba się udało ich załatwić tutaj, nawet wam powiem. No i teraz już też wiem, dlaczego mi, wiecie, pauza nie działała. O, ktoś tu jest. Ktoś gdzieś tu. No, kto, gdzie, skąd? Oni się tak wcześniej tu spawnowali, a co jak ja tutaj przyszedłem teraz? Zbieram wszystko, ale bardzo, bardzo niewiele mają tych zapasów. Jak widzicie, więcej tu jakiejś broni tam. Już nie wiem, czy nie lepiej sobie zostawić to, ma to wypieprzyć, bo z jakiegoś powodu to nie działa. A to jest chyba ta sama amunicja. 45-39, tak, dokładnie tak. A amunicji do tego mamy w ciul. O, jest tam ktoś, dobra. Czekajcie, to akurat spróbujmy tym. Wróg, dobra. Postraszymy gnoja trochę. Okej, dobra. Załatwiony. 7 postaci na mapie, z czego 4 są moje. 3 wrogów jest gdzieś. Kogoś mi gdzieś pokazywało przed chwilą. Że sobie zrobię szybki zapis. Okej, tu brak kogokolwiek. O! Okej, czy ja go tu załatwiłem teraz ostatnio? Może to nie ten? Może to był ten wcześniejszy? Kto to wie? Nie wiem. I...
Jezus Maria, nie strasz sam siebie, Maciek. Bożu święty. O, już 9 postaci, świetnie. Gdzieś ktoś się tutaj może na mnie zasadzić. Tu nie ma nikogo. Zmienię sobie na moją ulubioną aktualnie broń. Dziesięć postaci pokazuje. Przepięknie, tu jest ktoś. No, chyba się właśnie przewrócił. Tam kogoś chyba widziałem, czy mi się tylko wydawało. Jak przeładowujemy broń, to wiecie, to zaczyna nam smużyć ekran. Dobra. No ciekawe, nikogo więcej nie widzę. Nie wiem, dlaczego w tej wodzie tak wolno chodzimy. No ale już trudno. Czyżby tu była skrytka? Jest! Jest jedna apteczka. Jakby apteczki i te bandaże to są na wagę złota. Dobra, musimy wrócić się i tak na górę. Ale poza tym była bardzo urokliwa, ładna lokacja, bardzo mi się podoba i... No fajnie. Powinniśmy przejść na drugą stronę jakoś. Z tego to nie bardzo. Tutaj to co najwyżej jest jakiś powrót na dół. Nie wiem, czy ja jestem w stanie tak przeskoczyć. Jestem w stanie, spoko. Okej, ale tu przejścia nie mamy. A zapewne chcemy stąd wyjść. A, czyżby to była jedna droga w jedną stronę. Wejście do góry, zejście na dół. Wydaje się, że to do góry to jest puste. No tak, nic tu absolutnie nie ma. Myślałem, że tam jest wejście na ten środek. Ale nie. No to w dół. Ognisko w budynku, bardzo inteligentnie. Tu się trochę no, przekrzywiła rzeczywistość. O mój Boże, jeszcze jedna część szpitala. Dobra, przebrnęliśmy pierwszą, drugą część, teraz trzecia, symetryczna do tej pierwszej. No przecudownie po prostu. No ej, patrzcie, nie? Szybko, szybko. Kurde, mała lokacja, słuchajcie, przejdziemy rachu, ciachu. No i tyle było z tego ciachu. A ktoś tam gdzieś przed nami jest. A tu ani, że nie mam żadnego punktu zaczepienia. Nie wiem do końca, którędy iść. Ktoś tam jest przed nami. Oho. O, znowu mają KM-a. To chyba nie był mój, nie? Bo tak strój taki raczej niebieski. No chyba to nie są nasi. Jest jakieś lampy skądś, ale... Trzymaj się, jesteśmy trochę. Aha. Po prostu mam tu wytrzymać, tak? O, świetnie, a ci skąd? Chłopie, ja stamtąd przyszedłem, to nie powinno nikogo być. Nikogo być. Dobra, 46 sekund, może że jakoś przeżyjemy. Będziemy się nie wystawiać. No KM nas nie obchodzi, nie idziemy w tamtą stronę. Ale no, może być trochę ciężko. Jeszcze mi mówi, żebym nie gadał. Aaaa, kurwa! Dobra, musiałem spierdzielać, bo granat poszedł. To było dobre miejsce. Tam, gdzie byłem. Takie w miarę. Chociaż myślę, że warto by się po prostu wycofać. Natomiast to było całkiem niezłe miejsce. Poza tym, że... nie, bo granat tam poleciał. Znowu i zapomniałem zrobić za szybkiego zapisu oczywiście. No dobra, próbujemy raz jeszcze. Tylko może z tą bronią jednak. Oni... No właśnie, bo ja mógłbym się spróbować tutaj po prostu wycofać, kiedy mnie tutaj tylko dojrzą za pierwszym razem. I teraz już powinni się mi... O właśnie, tam już widzę u góry, ktoś się spełnił. O, drzwi się za mną zamknęły, przecudownie. Ale myślę, że możemy tutaj się spróbować kitrać. Dlaczego te drzwi się za mną zamknęły?
Trzymaj się, razie... jesteśmy w drodze. Okej, okay, dobra. Licznik powinien się odpalić. On nie wie, do kogo strzelać. Może ty, a może to byli moi? Nie, no chyba nie. Oni po prostu nie wiedzą, gdzie ja jestem. Zresztą możemy za chwilę zobaczyć, kto to jest. A, ślad od góry też. Monolit dalej, oczywiście, że tak. Kurwa, czy to jest granat? Uf, dobra. Nie wrzucili tutaj. Na szczęście. 20 sekund, no może wytrzymamy tym razem. Apteczki, a czy tego? Nie mam niestety żadnych bandaży już. Świetnie, stary, udało się. Teraz... Teraz mają przerąbane. No dobra, przyszła nasza operajna. Sprowadzić posiłku. Wow, z rakietistem. Kurde, to już puścili. Został jeszcze drugi. Ruszać się. Dobrze, zajebiście. Tam se leżał chłopek, snajpił. Okej, okay, ten jest nasz. A tu jest nie nasz. A szlak by to trafił. Dobra, przynajmniej apteczka naukowców wyszła. Ło, wow, pięknie go wyrąbało. Normalnie jak w filmie Tarantino. Ło, wow. Zapłonęło tam wszystko. No, gdzieś tu jakiś gnojek chyba jest? Czy mi się tylko wydaje? Tu jest! Patrzcie go, kurde, jak się skitrał, no. Taka bardzo pozycyjna ta walka tutaj. Baza, jesteśmy przy... Co teraz? Nie zajmijcie pozycję i utrzymajcie wejście do katakum. Główny oddział jest w drodze. To mój. Przyjąłem, bierzemy się do roboty. Wadia kieł, czyste niebo. Powstrzymamy monolitowców, a ty zejdź do katakum. Kieł, czyste niebo? A to my kieła kłażeśmy nie... O Jezu, jak tam jest! Dobra. Bardzo ładnie. No mnie to by się przydało znowu zrobić mały rekonesans tutaj po ciałach. Żeby, wiecie, pozbierać możliwe, o właśnie, apteczki i tak dalej. Oho, to miał fajne. Czekajcie, czy jestem przecież... znowu! Kurde, no! Jak mam pozbierać surowce, skoro mi generujecie kolejnych przeciwników? Zostaw! No, czekajcie, rzućmy tam granat po prostu. Oni się niestety będą pewnie spawnować co chwilę teraz. No ale jakoś to muszę po prostu zrobić. No, za mną się drzwi zamknęły, teraz otworzyli znowu. No co za paściarze. No jeszcze nawet go zdispawnowało. No dobra, trudno, lecimy do przodu. Coś tam może mamy. Może to karabinów teraz. Wyrzuć to wszystko. Nie wiem, ten sobie zostawmy póki co. To się przez przypadek bierze. Nie, bo to jest... Wiem od czego. Już wolę ten wziąć. Ten jest nieulepszony, ale może będzie... Może nie będzie się tak zacinał. Dobra, wyrzucę to, żeby... najwyżej po prostu nie będę go już używał, ale... No jest irytujący. Co chwilę się zacina. Okej, okay, bandażyk mały. Szybki zapisik. Wow, to się kurwa zajarało. What the fuck? Jeszcze nie. Chciałem się obrócić. Aha, tutaj do góry nie ma nic. No to dobra, to przechodzimy dalej, słuchajcie. Nie wiem, ile nagrywam tak naprawdę tego filmu, ale chyba musimy tu skończyć, bo już jest turbo późno. Ale tak, proszę bardzo, na screenie już widzimy elektrownię przed nami. Dobrze cię widzieć, najemniku. Jest, jest elektrownia. Głównie dzięki tobie. Mów trochę głośniej! Są na
zaraz pod moją kamerą, jakbyście chcieli, ale... On chodzi po tych dachach. Czy to nie jest moment... Czy to nie jest moment zakończenia tak naprawdę Cienia Czarnobyla? Czy to wszystko jakby równocześnie działo? I'm not sure. ...magnetycznej umożliwi ci wyłączenie ochrony przenicznej Striełoka i powstrzymanie go. Bez ochrony Striełok nie wytrzyma długo podczas emisji, nawet nasze kombinezony ledwo neutralizują pole. No dobra, no to tak, tak wygląda dokładnie to jak ostatnia sekwencja w grze. Dobrze, słuchajcie, tutaj sobie zakończymy. Była gruba akcja, teraz będzie jeszcze grubiej, ale już naprawdę dążymy do samego zakończenia. Także bardzo miło, całkiem szybko przeszliśmy to. Tak naprawdę można uznać, że tak na tych pierwszych odcinkach, pierwszych lokacjach się to wszystko wydłużało, no bo trzeba było się jakoś tam dokompletować. Natomiast odkąd już sobie kupiłem ten najlepszy kombinezon w czystego nieba, to już raczej poszło z górki. No, więc tak, przed wrześniem wyrobimy się raczej z Zewem Prypeci. Także już tak będziemy komplementarnie mieć wszystkie trzy stalkery ograne. Oczywiście ten starszy stalker jest na poprzednim kanale, a link tutaj macie gdzieś na końcu. No a poza tym to co, zapraszam na streamy. Gramy teraz w Palworlda, gramy w Lidl Company i za niedługo zaczniemy, uwaga, Cryostasis, które zacząłem grać jakieś 10 lat temu, nigdy tego nie skończyłem. Będziemy od zera na streamach zaczynać niedługo. A teraz już to wszystko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszonka, do zobaczonka, pa, pa.